Upok się maneczko, tu Szakal z tej strony, witam was na moim kanale, witam was w Borderlands 3 i w Super Soldier Run. Oczywiście Run for the Godroll. No, szukamy Godrola, oczywiście na razie nie mamy, ale szanse są. No, oczywiście przypominam, że Godroll to tylko, znaczy w ogóle tą kartę tylko wydropicie tu stąd, z Fallen Heroes. I stąd, już jak widzicie, nazbierałem 10 kluczy, pójdziemy sobie parę razy, a dzisiaj najszybszym sposobem na zdobycie, znaczy no może nie tyle na zdobycie, to na uzyskanie tego paska jak najszybciej, to jest pójście na rodzeństwo. Byłem już troszeczkę, jak widać, u siostry i byłem, jak widać, u brata. Najważniejsze bronie, które można od nich wydropić i przed chwilą mi dropnęło coś specjalnego. Oto. Nie to, przepraszam. Oto. Czyli kontrabanda kolejna. Kiedyś już dropiła. Przypominam, że Wings of the Firehawk jest dostępny tylko i wyłącznie w Reduxie. Okej. No i mamy takie, powiedzmy tam, w miarę. Czyli gdzieś tu lepszy był chyba. O, ten jest przyte. No, tu 160, 145, 152, 140. Piątka i 145 na razie. A tutaj w handhołkach 32, 33 i 2, 33, 2 te dwa podobne, jeśli tylko się optyką różnią. No, nie zdobyłem niestety nic. Chyba są, nie wiem czy jest więcej elementali. Możliwe, że jest. Pójdziemy sobie parę razy na jednego, parę razy na drugiego. Pewnie za taki krótszy odcinek. A Firestorm, sklep oczywiście sobie pofarmimy również. Żeby wykończyć jedno i drugie, to w moim Reduxie i w OP wystarczy mieć na drugim poziomie zestakowaną giwerę. Nie zdążę upaść na ziemię i hicik jeden i nie ma. Nie będę wchodził do Volta, bo szkoda czasu. Zbieram tylko Iridium, patrzę co wypadło. 152. 152, 160 mam, więc proszę. Ale wezmę, oddam komuś zaraz. Tu już kolega jakiś jeden jest. A, tam coś jeszcze leży. Nie wiem czy jeszcze jest. O, jest, social. Tak, już mu oddałem jednego korozywa i dwa jakieś. Jego tamte infiltratory klasmaudy. Ojej. To za dużo możesz mu wysłać. To wychodzimy. Poczekam. Już wysłałem mu kilka rzeczy i ta gra jest niestety tak głupio skonstruowana, że nie możesz ziomkom wysłać za dużo rzeczy, bo ci blokuje na jakiś czas wysyłanie. Jakiś limit głupi jest, nie wiem po co. I na co? Aha, taka informacja. Nagrywam to w czwartek. Dzisiaj jest czwartek? Czekaj, wiecie, że ja tak nie do końca jestem w czasie. Jestem bardziej poza czasem. Tak, w czwartek. Wy to oglądacie w sobotę. W czwartek pojawiła się aktualizacja. Wrzucałem shorta na kanał. Informacja o tym, że z okazji zbliżającego się filmu 9 sierpnia zrobili parę skórek do gry. No spoko. Da mi się coś lepszego niż aktualizacja, tak? Ale dobra, lepsze będzie. Jak ktoś się lubi w skórkach, wisiorkach i tak dalej, tak. To spoko. Dobrze, jeszcze nie, że nie trzeba za to płacić, jak w innych grach, nie? Robią za darmochę. Raz, jeden stack, drugi stack. Atakujemy. I ściągamy tutaj do ziemi. Touchdown! Przyłożę. Bierzemy najpierw Iridium, bo tu się naprawdę można w Iridium wzbogacić mocno. Jaką mamy wersję? 145 zamarzającą. 145,835, czyli chyba podobna, albo i nawet taka sama. A to do wywalenia. To. No i podobno.
Tylko, że jedna nie ma optyki, a druga ma razy 5. Więc zostaje. Tak samo mam chyba w przypadku tej. Tutaj. Nie, te się różnią. 152. Trzeba nie wyrzucić. A, bo miałem oddać. Ale coś jeszcze tu miałem podwójnie. Ogień chyba. A, tutaj było. Z optyką i bez. Ale tutaj jest 138, a przed chwilą mi wypadła 145. No niestety bez optyki, tu jest z optyką, to może tego zostawię, a tego wywalę. No, chyba, że zostawię. To znaczy nie zostawię, tylko oddam koledze, bo tutaj trzeba mu tylko chyba. Trzeba mu jedną giwerę i dwa te. I dwa class mode. Wyślę mu te. Zostawię. Ja będę mu. A tu jeszcze do pozbierania. Okej. Teraz spróbuję jeszcze. Na razie mój komputer działa, mam nadzieję, że będzie działał długo i szczęśliwie. Nie wyłączę podczas tego nagrania, bo to słabo. No chcę nagrać paręnaście minut, chociaż tak jest do pół godziny, żeby. Żeby widok nie przegrzał, bo ja zaraz będę nagrywał Wolcena. I to live'a będę robił. O, no to czwartek dzisiaj. Więc fuzję. A, tylko że zaraz mi się miejsce skończy, jak nie będę, jak będę to zbierał i gromadził. Ile mam? A, 83 dolarów sprzedałem to. Widzicie. 99. A, nie zrobiłem staka. Dobra, to staka też dobrze. Czyli zastakujemy. Myślałem, że Unix on the fire hołd. Szybko dlatego tak biegam, bo mam movement speed w shooterze i mam super soldiera. Co tu mamy? 138 Queen's Call, to chyba gorszy. 145. A tu mamy 145 dwie sztuki. To jeszcze zaraz pójdziemy i potem pójdziemy na tego braciszka. Braciszek to jest na hita w ogóle. Znaczy ta też jest na hita, ale braciszek w ogóle jest na hita. Tam kulką go rzucam i on pada. Czyli przeładowuje i ta kulka leci. Jak nie trafi tych jego bombek, to jego trafi to. Jak nie, to od razu pierwszym strzałem. Także sklepy można pofarmić, ziomków można pofarmić i też ten pasek dość szybko się zapełnia. I byłem z 5 razy, byłem i już. Także podobnie jak tam z tym, z raid bossami. A co tu pusta? Dobra, ostatni raz tu idziemy. Zobaczymy. O, znowu o, podskoczył. Kulka leci, bo. Spinning of the Firehawk. Ale coś wypadło. Dobrze, że często wypada ten pistolet. Można sobie. Co 45 elektryczne. Czekaj, na wróć. Nie to podniosłem. Kurde, bele. Jakieś gówno. Dobra. 145 elektryczne. 152. No, to oddam, bo będzie miał komplet. Dobra, co ja tu za gówno podniosłem? Tu ostatnio w końcu trafiłem tego. O. Nie wiem, co ja podniosłem. W ogóle to chyba. Tutaj fajnego trafiłem. 3 razy divider. No dobra, to idziemy do 8V. Braciszka stopnienia. Policzek. Zobacz, jak nam pójdzie. Tym razem tu oczywiście farmimy Sandhawka. Znaczy nie w sklepie, tylko u niego, nie? Jakiś stack. A, zobaczyłem. Dobra, jest podwójny. Pyk, kulka. Nic nie ma. To zbieramy tylko, to. Znaczy on czasem tu jakiegoś silnika sypnie, ale to bardzo rzadko. Można sobie pooglądać, jak się ma ochotę. No, Sandhawk jest ten.
Dobrolem, czy nie Godrolem, tylko legendarką, generalnie. Nie jest mi. Więc łatwo ma. Tak ma specyficzne. Cztery. Trzeba by się wyjść na elementy. On wypada w przypadku King's Call'a i Queen's Call'a, jak u Destroyera wypada bardzo często, bo tutaj Sandhawka wyfarmić to jest katorga, powiedziałbym delikatnie. Nie wiem ile razy byłem, no widzicie mam 10 kluczy, więc te 10 kluczy trochę tych rajdów zrobiłem, żeby gdzieś, no może 10 razy tego paska nie naładowałem, bo chyba 2 razy miałem o 3. Dwie rzeczy jakieś są, ale niestety plan to mnie nie interesuje, a tutaj okult. A i okultist tu często wypada, double penetrating, więc fajne. Consumes tu ammo, ognisty, a może nawet go wezmę taką pamiątkę, żeby mieć, no i to wszystko. Pyk, pyk. Ile mamy? Krótko. Ale kladą się. Kulka na kulkę. Kulką właśnie. O, bym spadł, ja pierdziu. O, ten nawet sypie ostatnio tak jakby z legendarek na raz. Co tu mam wypadło? The flow, nie jedzie. Tu? To samo. Ciekawe, czy jest identyczne. Pokaż no. A nie. O 16 lepszy. 5. To tak jeszcze patrzę, czy coś mi tutaj w oko nie wpada. Fajnego chyba nie. Ciach. To nic fajnego. Rectifier, słaba tarcza bardzo. Można ją farmić tylko do tego, żeby mieć ją w kolekcji. Małe do marki. Bierzemy. To mamy. Nie wiem. O. Wędrujące Nibera. Granat czasem tak ma, czasem Nibera. Taki bug. Się tutaj pojawia. Tylko chyba tutaj. Chociaż może gdzie indziej też na innych arenach. Ale nie na każdej. Chyba u Brave Worlda widziałem. I gdzieś jeszcze widziałem. Na pewno w kilku miejscach. Jest na nagraniach. Ciekawe, czy jest tego lepszy. Tyle lat po wojnie, oni jeszcze tego nie zrobią. A to się replikuje na kilku arenach, nie na jednej, więc to się ludziom na pewno pojawi. Ale może małej jakości błąd, jeśli chodzi o... Górą mogę? Kulka, kulka. Kulka, kulka. Co mówisz? O, nie ma. A chociaż jednego będą. Oni tak co to nie rzucają tutaj i tak. To jest coś dziwne, nie rzucają uników nawet w reduksie. Przede wszystkim w reduksie, bo jest najwięcej uników w reduksie odrabianych. Zobaczymy, może tak dogram, jak się uda ten moment, żeby chociaż jedną skrzynkę otworzyć. Hopi, Larże, Rico. Jak wyglądamy z paskiem? No, zaraz dojdziemy. Chcę nawet szybciej.
Nie chcąc nie kliknąć czegoś, kurde. Dobra, to gdzieś dobrze. Mam dwie super, dwa super dwie. To prawda, on ma rezystencję na tą, na elementala, ale i tak, no... Firepower, tak zwany moc z rury idzie taka, że... O, kod. CMD... CMD LED. Dal Weapon Critical, Cov Weapon Damage, nawet i Grenade Damage, nawet fajne. A chętnie łyknę. Rzadko się zdarza ten pasmo. No dawaj. Jo, jo. O, kulką dostał. Wow, ale strzelił w ostatni moment śmierci. Jeszcze był. Moment śmierci. Co tu nam wypadło? Ekspert? Dead grip. O. Myślałem, że ekspert. Że snajpa, nie? Nie ma nic. Tekst. O, 15 minut. Jak już 15 minut jest, to chciałbym go skończyć. Wiecie, taki gorący jest ten komp, chyba mi się to gorąco było. Chociaż to też jest dziwne, bo robiłem test, włączyłem sobie... Po tym rywaniu Diablo włączyłem sobie następnego dnia. Resurrected. Włączyłem sobie następnego dnia Diablo i 10 godzin. Jakąś tam przerwą, ale łącznie... Czekaj, coś tu było jednak. Od tyłu pójdziemy. Aha, transfuzja, ale jeden tylko generator, a nie dwa. Czyli nie jest godlą. Tak, są dwa generatory, to jest godlą. Potrójny stack jest już po nim. Kulką godlą. Też jeszcze trzeba go trafić. O właśnie, kulka sama podskoczy. To coś nie dla nas. A to co, epicenter jakiś czy co? Ale się sypną. Dragon. Not for us. Come on. No dobra, żebym się tak nie zagalopował. Która jest godzina? Dobra, 16. 25 minut jeszcze. Jeszcze chyba dobrze. Ile tam na pasku stoimy? No jeszcze dwa razy, albo teraz już, albo dwa razy. Można jeszcze nie zabijać go od razu, tylko te ptaki pozabijać. To punktów trochę spadnie, nie? Dodatkowo. Tych tam jego tych... czy dupasów. O, 10 raków mam w ogóle w tym. Ha! Poczekaj. Ten niech co tu lata, a my te raki wykończymy. Będą te, będzie challenge. Tak nie wiedziałem, że mam challenge na raki. Jednak sypy, daj te raki pozabijać człowieku, bo cię zaraz zdejmą. O, jest. No dobra. Kończ waśce, było oszczędzić. Dziękuję. LOL. Jak zginął w powietrzu i w glebach. Teraz ekspert wypadł? Ale wykrakałem eksperta. Ale nie wyskoczył jeszcze ten. Kurde, zobacz, piksel został. Mogłem jeszcze kogoś załatwić. Dobra, jeszcze raz. Nie otwieramy skrzyni. A tu trzy, boom! Kurde, zrobiliby jakieś specjalne DLC do Borderlandsa z okazji filmu. Najlepiej to takie, jakby na przykład zrobiliby takie DLC, że zrobią przygodę, która jest w filmie, ale zrobią ją jako DLC w grze, żebyśmy przed filmem mogli w nią zagrać, ci co mają grę. Ale byłby czad. To po prostu ludzie by się rzucili na tą grę jak... O kurde, Shotgun Hyperiona. Action skill damage, zarąbisty. To standard. Chociaż Godroll, ale standard, bo jest ciągle taki sam. Nie ma innej wersji. Dobra, jedziemy z koksem. Ostatni kill. To na blisko.
I nie ma legendy. Upa. No dobrze, to nie ma legendy. To idziemy otwierać skrzynkę. A tu kupa. A, skórka, dostaliśmy ale kwas. Którą to, co? Ale kabanos. Znaczy odblokowała. Czekaj, gdzie jest kurs? Odblokowała się, ale kosztuje 5. Dobrze, to nas interesuje. Raz, dwa. Teraz mogę ją sobie odblokować. Pewnie nie ukradł kluczy, nie? Dobra, idziemy zobaczyć, jakie super soldiery mam. Są dwa super soldiery. Nasz super soldier jest taki. Kart. To jest jeden. AMP. Ho, ho! Fajnie. Ale szkoda, że nie dwa razy AMP, a ten Spike. No to zamieniam se na A, ten na AMP. Jest fajny, ale no nie jest godro. No i co? 27 minut. To by było na tyle chyba na dzisiaj. Dzięki za uwagę i trzymajcie się. Cześć. Shockle out.